Siemano kolano, dzień dobry Państwu, cześć, no Janusz z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam na 31 odcinek z kampanii Dorian and the Divine and Conquer. Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny instant gaming po potężne gerencje Total War'owe i nie tylko, rzecz jasna linka znajduje się poniżej w opisie. Zapraszamy do naszego zakładu turystycznego Czarna Brama, no i właśnie rozszerzamy biznes do Barad-dûr i tak dalej, cały Mordor będzie naszym pięknym kurortem. Okej, okay, to co, kończymy turę, no i w zasadzie możemy dzisiaj się tam wlać dalej, głęboko. Tutaj oni czekają na to, aż żołnierze z Mataramu właśnie się dowerbują, przegrupują, no i ruszamy na Kant. Na Kant. Wydaje mi się, że muszę też skować kolejną armię, żeby tam od wschodu Mordor kąsnąć, bo jest ta jedna osada, ta twierdza w sumie na zachodzie, ale tam pod nią, obok tego jeziorka, też coś na pewno jest, na 1000000%. No i trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Witch Kings Lives Mordor. Co? A, Dangmaru dołączył. No tak, jest tam mechanika. Coś takiego. Dobra, już myślałem, że wiecie, że Angmar pierścień przejął i miał takie what the fuck? Morannon Uruks Reforming. Okej, okay, no dobrze. Czy nie wiem, że im się coś zespomnił, błagam. Chyba nie, na szczęście. Okej. Okay. Ale nie doczytałem, ale no, raczej nie. Most Advanced Faction to ja. Wiadoma sprawa, raport budowy. Dobra, tutaj. Aha, tu już w sumie wszystko jest fajnie zrobione. Więc zróbmy sobie. A może świątynię? Może ładną świątynię, drodzy Państwo. Odcinek nagrywany, dalej oczywiście lodziska z wyprzedzeniem. Rzecz jasna, nic tutaj nie uległo zmianie. Tu chyba taka propos, mamy już werbunek tych jednostek. I żeby mieć lepszy, to. Czekaj, czy ja nie mam tu już lepszego werbunku jednostek? Pokaż mi to. Ja mam teraz dostęp do. Mam. Nie, Morquendi, Glaitlords to są oni, prawda? Glade Riders, poczekaj. Stalkers, nie, to są ci mocniejsi. Dobra, czyli potrzebujemy więcej kultury i będzie można ich śmiało werbować. No dobra, a więc zróbmy sobie kamyczki piękne, przesympatyczne. No i tutaj przydałby się w ogóle mieć też agenta w środku, więc wiecie co, wezmę, zabiorę jednego stąd, akurat w której nie dojdzie. Motyla noga. No dobra, dobra kolego, ale tam powoli zasuwaj. Lipy nie powinno być. Co mamy dalej, ludziska drodzy? Dalej mamy. Może ja to patrzyłem? Tak, patrzyłem. Dobra, tu jest grobowiec. Tu w ogóle mamy uszkodzoną palisadę. A kurde, no tak, odpieraliśmy atak paskudnych dolguldurarzy, co nie? A tu, mile widzianym, myślę, że na pewno będą. Baraczki zwykłe. Boże, jak to się ta kultura z tymi agentami robi szybko, to jest seria ludziska. Wow. Jedno wielkie wow. Dobra, tu agentów mam obecnie ilu? Mamy jednego. To troszeczkę mało, wolę sobie jeszcze pójść pod to. Was przetrwać, dam wam lepszy pancerz, panowie. No i miło. Nowy członek rodziny, werbunek, tam zaraza. To co? Na dzień dobry. Proponuję bitewencję, drodzy państwo, z nimi. No i proponuję rozegrać to ręcznie. O, to są ci, którzy mieli wesprzeć bramę, ale nie wzięli finalnie udziału. Temple Knightsi. No to co? Do piachu! Bierzemy te łajzy. Do piachu! Żeby chociaż jedna jednostka kawalerii wroga nabiła się na pale i będzie dobrze. No te wargi myślę, że mogą tak uczynić, ale ci jeźdźcy widzę, że się już sfokusowali na, proszę bardzo, tutaj o tą stronę. A więc co? Ciężcy panowie, frontline się wbiły na nich jazdą najcięższą. Oni z kolei uderzą od flank, dobrze? Rozbijmy Temple Warsów. No, w ogóle porównajmy sobie statystyki. Macie armora 19 i 11 defensa. No dobra, no jesteśmy dosyć wytrzymali. Mam w ogóle bonus do walki z jazdą. Ej, to jest świetna ludziska jazda, ale on też ma ten bonus. Dobra, no to. To są po prostu jazdy do walki z jazdą, aniżeli do walki z piechotą. No, tak, tak właśnie myślę. No dobra, teraz kolego, wbijasz się bokiem, szybciutko tą piechotą. Ty przecielu się tutaj rozciągi i ty go od pleców też masz już kąsnąć natychmiast. Dobra, jedzie, jadą wargi ludziska, czy tam wargowie. Nie no, wargi, chyba się tego inaczej nie odmienia. No, chłopie, rozpędź się. I panowie, nie walić w nich, oni się, dobra, wal w nich normalnie. Sami się nadziemy, ale i tak możesz w nich walić jeszcze inaczej. Okej, okay, idziesz tam, idziesz tutaj, wy możecie lecieć gdzieś w tamtym kierunku. No i widzę, że się nieprzyjaciel wycofał doskonale. Teraz tak, ty zatrzymaj tych oponentów. Lecisz sobie tam z kolei. Atakujesz ich bez formacji, na spokojnie. No i tak wam powiem, że komputer troszeczkę. No nie za bardzo się robi to, co chciałem, żeby zrobił. Ale cóż, jest tak jest. Jest jak jest. Dobra, oni też mogą od boku ich zaatakować. Nie możemy ich wypuścić. Przegrywają. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, ludziska. Jest naprawdę znakomicie. Dobra, to czekaj. Ekipa cała, wiecie co? Wytłuc łajzy.
Natychmiast, okej, okay, panowie, natychmiast. Nie ma czasu do stracenia. Dobra, od góry się wbijasz, teraz tu jest ataczek, oni zrobili kanapeczkę. Może ataczek, co powiedziałem właśnie. Niezłe zdrobnienie. To jest atak, chciałem powiedzieć. Dobra, lecisz tam? Jakbym zginął teraz generał, no to powiem, że byłoby smutno, bardzo. W takiej bitwie, w takiej fazie. Dobra, tu widzę, że w ogóle oni mogą już walić w kogoś innego. No i de facto mamy zwycięstwo, drodzy państwo. Mamy zwycięstwo, możemy już w ogóle nie strzelać. Oni wybiegają, gonimy oponentów jazdą. Ja myślę, że najpierw ich sobie musimy wystrzelać. No a ci co, idą tam pomóc. Pyk, 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 pyk. Wy lecicie tutaj, wy też tam lecicie. Dobra, ci też nie musimy ich teraz szarżować, dobijmy sobie tych niedobitków. I bardzo ładnie, drodzy państwo, bardzo ładnie, właśnie tak miało być, tak miało być. Dobra, dobij, kurde, pajaców, poczekaj. No, dawaj szefie, dobijaj. Dobijaj w zwarciu. To skurde są nawet mocni, ja powiem, ale no możemy ich dobić w zwarciu i wyłączyć na pewno strzelanie. Obowiązkowo, nie chcemy strzelać, absolutnie. Idziesz od góry. 5% armii straciłem, ludziska. Świetnie, świetnie, naprawdę. Dobra, dawaj tędy. Dawaj tędy lecisz. Wy się nudzicie, no to zapraszam od razu was w tamtym kierunku natychmiast. No i co? Wycofali się ci. Wrogowie, tak tam oni. Poczekaj, w ogóle ich jest 21 niby gdzieś. Oni tu się zblokowali chyba. Ty. Dobra, ale właśnie zdaje się, że jest panika. No jest elegancja, elegancja. Dobra, jak tak będą bitwy z Mordor wyglądały, to bym powiedział, że my to naprawdę szybciutko wygramy, poważnie. Będzie szybka rzeźnia. No, bardzo szybka będzie rzeźnia. Okej, leć chłopie na tamtych. Już wybiłem w sumie większość armii wroga. A tylko nie wiem do końca, bo nie widzę. Poczekajcie, oni... Nie, jeszcze się nie złamali. Czyli jeszcze jego ten generał, jego jazda, się tu gdzieś trzyma. A, tu jest, patrzcie, jeden. Jeden Temple Knight. Dawaj, zabij go. No dawaj, sobie. Dobra, padł. Skrojony, elegancko. Jeszcze możemy złapać tamtych. No i mamy zarobiste zwycięstwo. No tutaj to myślę, że na pewno jazda mogę pozwiedzić. Dużo chociaż pewnie łucznicy najwięcej klasycznie tej piechoty orkowej. Pewnie ta, no. Na bank, na bank. Dobra, exit battle. Stuwa niespełna poległa. No i na łucznicy, ale też piechota. Glade Guard to jest chyba jazda. Ale spoko, 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 spoko. No ci Avary Shadows, wam powiem, że przeważają nad tymi Morikwendi Sentinels zasięgiem. Naprawdę, ten zasięg to jest taki, kurde, gościu, game changer, że to się w głowie nie mieści. W głowie się to totalnie nie mieści. No, w ogóle chciałem powiedzieć, że kurde, jutro stream, ale zapominam, że ten odcinek wy zobaczycie za jakieś 3 tygodnie, więc nie, jutro nie. Znaczy, może też jutro będzie stream, nie wiem dokładnie, nie mam bladego pojęcia. Śledźcie kanał oczywiście. Egzekucja! Dobra, ginku ta się. No i tak, panowie. Ja proponuję zrobić męską... Kurwa, misklik, poczekaj. Proponuję zrobić teraz męskie zagranie, pod tytułem. Bardzo męskie, wiecie jakie? Już wam mówię, szanowni państwo. Pod tytułem, że... Dobra, was tu przetrenuję w ten sposób. Idziesz też, chłopie, na dół. A zostawimy sobie w tym miejscu jakąś gównianą jednostkę, nie wiem, kurzników w bramie. Do środka, panowie. No i wbijamy się, ruszamy. Z agresją na nieprzyjaciela. Oho, trolle. O, to widzę, że ciekawy jest. Ale mamy armię, która powinna sobie z nim brać. Jest taka mocna armia, ale jest ich mało. No dobra, no to na pewno tutaj sobie też rozstawimy nasze pale i może zrobię jakiegoś dzikiego nuboxa. Zobaczymy, zaraz się okaże. Powiem wam, że teraz jak gramy te bitwy w Mordorze, to czuję, jakbyśmy grali serię od nowa. Naprawdę, jest tak tutaj przyjemnie. Tak tu się lepiej gra niż w terenach zalesionych. No poważnie, w ogóle ta dwójka jakaś taka odważna. Bo ci są generalnie tą pierwszą armią, ci są z garnizonu, no i chyba się nie dogadali. Bo jedni idą, no też jadą, drudzy nie. I mamy pale! Boże, błagam cię człowieku, weźcie się tam schowajcie. Proszę, proszę, nadziej się na te pale, naprawdę. Zrób to dla mnie, zrób to dla mnie. Chcę widzieć, jak się kolego nadziewasz. Mam nadzieję, że to uczynisz. No i... Za moment się przekonamy. No dawaj, dawaj, w ten cel się wbij. Wbij się w nich, kolego. W nich dawaj. Wy też jeszcze się tutaj głębiej skitajcie, żeby on tak od razu skręcił. No i pato. To wiadomo, że nic z tym się nie stanie, tak? Ale reszta... No, chociaż kilku... No dobra, no zawsze coś, ludziska, zawsze coś. Nie ma tragedii w teorii. To jest nie najgorzej. Nawet tam panowie muszą ich teraz bić normalnie. Z wyjątkiem łuczników ich oczywiście cofamy. No i wyminął, kurde, pajac, patrzcie, no wyminął. Wyminął nawet mądrze. No, a jak tam trolle? Dwa wystrzelane, wy to walczycie. Jest okej, okay, jest bardzo okej, okay, robicie tam cofnijcie. No,
Łuczniku na pozycję i wbili się włóczników. Kurde, bele, poczekaj, to teraz musimy ich się skontrować w ten sposób. No, właśnie powiem, wbili, ale są shaken. Morale niziutkie. Broken, co jest, gościu? Złamali się, motyla noga. Czaisz bazę? Spańkowali. Jak w ogóle ich wystrzeliśmy teraz na dystans? Ej, nie no, kurde, ci łucznicy. Słuchajcie, to jest ja pieprze, człowieku. Człowieku, coś porąbanego. No, obecnie wynik dobry. Tam był w ogóle dowódca, spoko loko. W rękę to są strzała, taka gruba ta strzała się wydaje, prawda? A to był kapitan Ugrat. Okej, okay, kapitanie, już po tobie. Tutaj Olokaj właśnie pada. O tych troszkę poświęciliśmy, ale widzę, że idzie okej. Okay. Możecie już się przygotować do dobijania reszty oponentów. No i jazda zaraz tam wjeżdża w nich w plery. I sobie myślę, że wszyscy na Hama, albo nie, oni od góry zrobią taką objazdówę. A te dwa oddziały się w nich wbijają tak po prostu do przodu i tyle. Dobra. Cyk, cyk, cyk. O kurde, ładnie wlecieli. Dobra, no i w zwarciu dobijamy. To jest mocna jazda do walki w zwarciu. I tu się te trole w nas lekko przebiły niestety. No dobra, to w takim razie poczekaj, nie mam też jakieś jednostki, wy możecie pomóc. Pomóżcie z trollami, dobra? Albo trolle w sumie obecnie na dystans walimy. To może zostać tak jak jest, no. Dobra, wrogi dowódca został schwytany, doskonale, wcześniej uciekał, tchórz jeden nieszczęsny. No to już nie możemy szarżą, w ogóle nie wal w tamtych chłopie, to dobijemy ich jazdą. Boże, ci łucznicy. Kurde, ci łucznicy. No i teraz co, w Temple Warsów? I chyba to będzie GGWP, na to wygląda, prawda? Czy oni się nie złamią? Oni są niezłomni, prawda? No właśnie. Dobra, to jeszcze raz, poczekaj. Ci mają szarżę mocniejszą. No to wbijaj się, szefie, wbijaj się. A wy macie w ogóle nie walić już. Dobra, no i ładnie wycięci. Super, są jednostki niezłomne, serio, no to jest kurczę, mocna sprawa. A to jest kto? Zwykły żołnierz, padł. Clear victory. Tako. Ładnie. Ładnie, ładnie, ludziska! Bardzo ładnie! Doskonale! No to dzisiaj na pewno zdobywamy jakąś osadę, może podejdziemy nawet pod Baradur. Co tam myślicie? No myślę, że jest to jak najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jest to wielce prawdopodobny scenariusz, ale dopiero zaraz się okaże, co i jak. Aha. Zaraz zobaczymy! Prawda, egzekucja do piachu. No wiem, że oni na pewno na zachodzie tutaj mają, z tego co mi się wydaje, werbunek bestii. To jest dosyć mocna osada, o Jezusku. To jest w ogóle niebronione. Dobra, ustaw się tutaj. No. Człowieku, człowieku. Dobra, dur tak bym zdobył najpierw. Naprawdę, tak mordor to wygląda. Naprawdę, to nie są ćwiczenia. To nie są ćwiczenia, gościu. Motyla noga. Przecież to będzie taki wjazd, chłopie. My tam wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Dobra, agenci. Dars Durum. Gdzie to jest? To jest tutaj. To gdzie kurwica? Aha, Mordor, spoko. A Night Hill? Czy to potrzebuje? No możesz być niby. Cap of Kant, to też jesteś tam. No dobra, no w zasadzie chyba każdy jest na pozycji. To w ogóle mamy dwóch aż, ale no to jest też... Powinni, chociaż tutaj jednego możemy zabrać. Mhm, jednego sobie zabierzmy, z przyjemnością. A to jest gdzie? To jest na północy. Dobra, i ty chłopie wbijesz sobie do czarnej bramy. Dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No gdybym to miał katapulty, no poszło by o wiele łatwiej. Ale katapulty mam chyba w tej armii, co nie? Nie, gdzie mam katapulty? One nie poszły na górę? Poczekaj, tu jest jedna balista, a jej się robi. Dobra, 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 dobra. O, i przy okazji jednostki widzę. Drodzy Państwo, hello! Hello, hello, hello! No to fantastycznie, więc tak, mamy to, mamy to. Mamy oczywiście Barad-dûr, prawda? Tu nie ma osady, to jest Minas Morgul. A no i z tych osad, nie wiem kurczę, ile tu jeszcze jest. No, tu jest na pewno jedna osada, ale gdzie dokładnie? Nie mam wiedzieć co bladego pojęcia, dosłownie. Dobra, idziesz tak? No to bierzemy teraz ziomeczków z Mattaramu, tych naszych najlepszych, pięknych, cudownych. Bierzemy balistę, bierzemy też te pierdoły, żeby ich wykorzystać. I lecicie sobie panowie dołem. Albo nie, lecicie tutaj. No i zaraz ich połączymy sobie z tą armią. Spoko? Spoko. Ale w sumie za mało, tak patrzę. No, to jeszcze troszkę będziemy musieli dokoptować. Dobra, zaraz coś się wychachmęci, na spokojnie. O, oni się idealnie teraz przetrenowują, fantastycznie. Wylećcie na dół. No, ta armia też niebawem wyruszy na bardzo ważny, bardzo istotny front. W Strondoście czekamy na jazdę. W Mistrandzie nowa dawka już się powolutku przygotowuje. Okej, okay, to chyba wszystko. To jeszcze czekamy w Sandan, no i coś się niby zrobiło. Mhm, spoko, spoko, spoko.
poczekamy, myślę, że nie ma sensu tak wysłać pojedynczo, lepiej więcej za jednym razem, to będzie dużo efektywniejsze dla nas. I tutaj, no to mamy już kulturę opracowaną, możemy sobie wysłać ciebie, kolego, na przykład do Mordoru, do wnętrza Mordoru. I tu czekam, aż się przegrupują. Dobra, w ogóle stąd nie mogę was połączyć? Mogę niby, no to poczekaj, to wziąłbym sobie, zabrał tych o, no i lecą też na dół, no bo co, i nie możemy ich przetrenować. Panowie, zapraszamy na front. Dobra, koniec tury, wszystko zrobiłem. A, ty jeszcze idziesz, ale masz trasę, no to jest ładnie, z generałem na czele, z generałem. W sumie to by się teraz generałowie, przynajmniej tam na zachodzie, wiecie co, w Mordorze, bo tu od wschodu tam mamy ich dużo dosyć tam. Wszyscy w tamtym kierunku poszli. Bardzo dużo ich tam się zrespiło. Będę chciał grać, wam powiem, zagramy na pewno ten Durtang Szturm, bo jestem ciekawy mega tej osady. A wiem, oni tam werbują Templeworców. Tak, tam jest chyba ta świątynia. Tak. I coś tu się dowerbowało? No, drodzy państwo. Malutko. Dobra, malutko. Ale mają to na pewno werbunek tych Templeworców. Było coś takiego tutaj. W ogóle mają właśnie z zamku ten werbunek. Nieźle. A no i chyba to było w świątyni, czy to było w tym tutaj... O, Black Temple. Tak, Melkor Chosen. Boże, no to jest piękne. Nie wiem, czy nie to mogą wszędzie robić, tylko w niektórych określonych osadach? Nie mam dla tego pojęcia. Możecie też znać, jeśli wiecie, serio, bo jestem całkiem ciekawy, co jak. Dobra, teraz was bierzemy i tu teraz będzie elitarny werbunek. Dobrze, najpierw na dół. Karbaradzik, bierzemy sobie cattle farming w Mornet Helo, naszym bogatym, bierzemy sobie teraz exchange'a. Chyba les się ulepszył, pięknie, to w leście też pod ten werbunek lecimy, chociaż nie wiem, czy już wam powiem, no przyda się więcej, zawsze przyda się więcej, no kurde, nigdy nie ma tak, że jest wystarczająco. Dobra, tutaj, oho, tutaj o, potrzebujemy, o kurde, nie mów, że kultury potrzebujemy, ja pizgawica. Dobra, w Dantalandzie, Dantalandzik nasz cudowny, w Dantalandzie kultury jest coraz więcej, ale bym chciał ją jeszcze więcej i jeszcze szybciej, zapraszamy. No i tu w baraki, werbunek, oj, tu już kultura, zobaczcie, ładnie się pojawiła, proszę, proszę. Drodzy państwo, naprawdę elegancko, weźmy z ogóle tych też gości, przydadzą się, no i zaraz ruszamy z frontem. A, i to się ulepszyło w ogóle ta biocha, dobra, załatwione. Generał się nam zrespawnił nowiutki. Tutaj, no i bardzo fajnie. Przydasz się kolego na pewno. Jakby się dołączcie do nich. Wy też wbijacie do armii. I ta armia leci, no tak naprawdę jeszcze wziąłbym was, waszą dwójkę. Słuchajcie, i lecimy tym, co mamy tutaj na południe, do Kandu. Dobra. Jakiś tam generał, to jest w ogóle za dużo generałów, co nie? No właśnie, kurde, to jest zdecydowanie za dużo generałów. No poczekaj, w ogóle ty chłopie lecisz gdzieś tam, o tam. Dobra, ciebie też możemy tutaj zabrać. Jeden tam pójdzie. A ty, przyjacielu serdeczny, lecisz sobie gdzieś tutaj do tej osady i stąd ruszamy z ofensywą na zachód na pewno. W kierunku tej osady. Zobaczcie, mogę tu śpiega wrzucić, czy padnie? Padł niestety, klasik. A mogę nowego zrewerbować? Pewnie mogę. Dawaj. Mogę, tylko rusznik poczeka chwileczkę. Okej. Przyspieszamy, no i teraz tak. Czy mamy szczęście, czy nie mamy? Jest! Mamy szczęście, drodzy państwo! Mamy szczęście! No dobra, no to zapisujemy i let's go! Brodo otwarte i powiem wam, że gdybym miał zrobić tier listę osad, ta byłaby w topce. Jak to jebitnie wygląda i ten most w ogóle. Taka mroczna forteca. No patrz to, człowieku. Mroczna. Pytanie, czy to wie, że strzelają i czy da się te mury obstawić? Pewnie się da. No, ale generalnie do obrony ta osada jest... Cześć, gdzie to jest wejście? Momencik, bo nie widzę. Wejście jest tutaj. No, wam powiem ciasno troszeczkę, dziwnie. Tędy się da przejść? Da się przejść. Nie wiem, czy to byłoby dobre. Chociaż w sumie jakby tutaj łuczników dać na górze. Katapultę. Dobra, to jest łatwa osada do obrony. No, jest fajna. Albo na moście w ogóle. No, na moście też elegancko. No to co? Myślę, że możemy wejść sobie tutaj i chciałbym na pewno wysłać naszych... On tu nie ma żadnych strzelców prawdopodobnie, a jeśli ma takich słabych... No to co, cała ekipa maszuruje do przodu, wy z kolei lecicie ustawić się gdzieś, nie czy mam tutaj tyle przestrzeni, ale zaraz postaramy się miejsca ogarnąć. O Jezu, hitboxy w tej osadzie, mam powiem, że no już widzę, że już mi się podobają. Ja pizgawica! Chryste panie, co to jest za osada? Dobra, tutaj możemy. Miło. Zawsze coś. Jakiś progres powoli, proszę bardzo, się pojawia, co nie? No ja chcę ich wystrzelać. No, to jest nasza taktyka, fami. No, na dystans, potęga, dominacja i w ogóle coś pięknego.
coś wspaniałego, więc wszyscy się tu ładujecie. Tutaj dla tego jednego na dole dam miejsce, no i ty możesz się owbić gdzieś tutaj. Fantastycznie. Wyłącz sobie teraz ten tryb i lecicie szybciej. Kawalerię myślę, że nie będę tam wysyłał raczej. Czy ty masz coś tu mocnego? Jeżeli dam jednostkę mocną, masz tutaj sam syf. Sam orkowy syf. Sam broń jest gotika? No to jedna jednostka ma broń z gotika trzeciego. I ogólnie też pozostałych. Boże, ta zbroja, no stalka z Medina, człowieku. Jakie w ogóle wycie tych wargów. Właśnie dzisiaj byłem w biedrze i widziałem Huskiego pod biedrą. I one też wyją najczęściej, nie szczekają. Nie wiem właśnie, czy one mogą szczekać, czy nie mogą, ale no... Bo powiem, że wyły klimatycznie. No, lubię Huskie, kurde. Jakbym miał jakiś psa, to jestem tym koty. Tak myślę, że byłby to Husky, ewentualnie wilczek czechosłowacki. Bo wygląda to jak wilk, który jest dużo mniejszy. Ale bardzo ładne są, bardzo mi się pod takie psy podobają, naprawdę. Dobra. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. Taki wilkowy. Potem są też bardzo w porządku. Nie? A, no dobra. Jak zresztą większość psów chyba. O, chociaż nie lubię tych kangali kuźwa w tureckich, nie? Tych bezdomnych, bo tamtego wam powiem jest od narąbania w Turcji i... Niektóre bywają agresywne. Serio. Raz miałem taką sytuację, właśnie byłem w Stambule, co nie? No to przed sklepem jeden taki, wiecie, no są wielkie. To są takie kurczybyki wielkie. I się sadził do gościa, i to się do mnie sadził. No i taki no, agresywnie się sadził, ale jakaś babka go tam z torebką tam się tam zepchała. Coś takiego. W sensie, że no, nie wiem, czy lokalna, czy to był jej pies, czy coś, czy nie się go dokarmiał, nie miałem pojęcia. Ja tam nie chciałem go zacząć, wiadomo, no kurde, jakby ktoś zaczął, że nie wiem, do psa się sadzę, jakiś Turek, to by mnie pobili. Bo widziałem raz, jak właśnie psy, akurat to były dobermany, w miejscowości Riva nad Stambułem, nad Morzem Marmara. Nie wiem, czy Riva nie jest nad Morzem Czarnym, ale chyba Marmara, no mniejsza. Północny, północ w każdym razie, północny wschód od Stambułu. No to tam widziałem, były dwa albo trzy dobermany, więc psy rasowe, nie wiem co tam robiły, ale były bezdomne. No i kota osaczyły i jeden go tak chwycił zębami. Jeszcze tak nie ścisnął, żeby go tam zranić mocno. Ale wybiegł, kurde, znaczy mi to mówiła mama, bo wtedy byłem z mamą, ja tego jakby nie widziałem na własne oczy. Ale podobno wybiegł ziomeczek ze sklepu i z kija w te psy wjechał, no nie. No kurde, kota, kolego, w Turcji napadniesz, to lepiej, żebyś nie napadł dla ciebie, tak ci powiem. Dobra. No, come on. No i widzę, że się zlurowały. Aaaa, nie łuczników, poczekaj, stój. Szybko, panowie, wystrzelać tych wargów, błagam was, panowie. Wystrzelaj, póki żyje. No, zabij to, zanim złoży jaja. Jak kiedyś był ten mem. Dobra, dawaj. No. No, jeszcze się zatrzymał, ale słuchajcie, to jest. Ale to jest łeb, co nie? Ale to jest kurde geniusz. Dobra, już możemy ich olać. Teraz tak robimy. No nie, wyślijmy jedną jednostkę tutaj. No, wykorzystali okazję, że się właśnie tutaj rzucili na nich, ale mamy nasze kukri. No i z tych kukri dojedziemy. To co, teraz wystrzelimy generał maksymalnie jak się da. I zaraz piechotą pójdziemy dobić, o ile będzie w ogóle taka potrzeba. A może nawet nie będzie, bo ci mają jeszcze dużo amunicji. Więc ja myślę, że możliwe, że ich wystrzelamy na dystans. Znaczy, że ich wybijemy na dystans, że ich wystrzelamy. Cyk, 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 cyk. Tu w ogóle jakie ładne namioty mają. No i patrzcie, kurde. A nie daj Boże, ktoś się potknie. Spadnie z murów. No to przypał, nie? No to kurde, duży przypał będzie. No. Jeszcze wy możecie strzelać, panowie. Aż tak powiem niezbyt celnie. Kurde. A chyba, że podejdziemy bliżej, ewentualnie to skrzywo, tak potężnie krzywo, podejdźmy bliżej i dajmy sobie jeden oddział komandosu, albo dwa oddziały, ty idziesz, kolego, ich jeszcze okrążyć. Dobra? Ale postaram się, mimo wszystko, jeśli nas nie będą atakowali, to postaram się koniecznie ich tutaj wystrzelać, co nie? Zobaczymy, czy się uda. Taki plan niecny, meksykański. No i poczekaj. Strzelaj, dawaj, kolego, dawaj. Na blisko, awarii, patrz się z łuków, prują do nich, szyją strzałami. Bardzo ładnie. I nawet teraz, mam pewien upartego, mogę zostawić tutaj w tym zasadzie halabardników i ruszyć na tą osadę obok, co nie? Bo tam była armia pod miastem, więc jakbym ich tam wybił, no to wybiłbym też garnizon i to byłoby zarąbiste. To byłoby bardzo zarąbiste. Clear victory. Balrog, klasycznie. Nawet mordowy Balrog. Proszę, proszę. Ciekawe byłaby też chyba tam pierwsza era, nie? Jak jeszcze był Morgoth, bo wiem, że on tam chyba miał też Balrogi pod dowodzeniem. No to powiem, że to byłaby ciekawa kampania, dowodzić mieć armię Balrogu czy coś takiego. No nie? Dobra, i poczekaj. A nie mam punktów ruchu. No dobra. A, ale w tej osadzie teraz robimy od razu kulturę. No i tutaj naszej w ogóle nie ma, więc nie sądzę, że w ogóle będzie opcja się przegrupować. Serio, przegrupować. Nie sądzę.
Wydaje mi się to wręcz niemożliwe, bo powiem. Dobra, best cage, do widzenia. Świątynia, tfu! Wywalamy ten pieprzony kult wroga. No i ładnie, no i bardzo, bardzo ładnie, drodzy państwo. A to tak, wy możecie teraz się ustawić tutaj i pogonić tego pacjenta. No i tego pacjenta też musimy zagrać ręcznie, bo na automacie, no i ich nie wybija, a sam poniesie straty. Wszyscy wycięci strzałami, dosłownie wszyscy. Nawet jeden żołnierz nie musiał użyć miecza. Wow, nice. Elegancko poszło. Jeszcze konne kurze też tam, coś tam, parę bełtów oddały w kierunku wroga. No to co, czy sięgniemy tą osadę teraz na południu? Obyśmy sięgli... Muszę sobie przypomnieć faktycznie, jak wygląda Mordor. Bo naprawdę nie pamiętam za Chiny. Ile to jest osad? Jak to w ogóle szybko zdobyć? Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba ta osada nie jest, że ten region jest jakiś mega mocny. Jak już się przebije przez bramę albo Minas Morgul, to jest gites. W ogóle kampania Mordora musi być mega przyjemna. Bo raczej, jeśli, no wiadomo, nie gramy Dorwinem ani streamingami, no to tutaj z reguły mi się wydaje, że i streamingowie długo się trzymają, no i mała szansa, że Dorwin się przebije dotąd, więc wschód jest często bezpieczny, chyba że Kant, no tutaj dołączy do czarodziei, ale no raczej wschód jest bezpieczny, a na zachodzie mamy dwa miejsca, w których są super fajne osady do i w nich się bronimy, no zarąbiste ludziska. Ta kampania musi być naprawdę bardzo przyjemna. I dobra, nie mam zasięgu więcej, okej, niestety, jest tak jest. Jeszcze raz tam, chłopie, wy tu wzmocnijcie, proszę, w ogóle się połączcie lekko i nie mam slotów na to niestety. A czy mogę cię dorzucić i poczekaj, o, i będziesz slota, zrobisz mi slota, ładnie. Bo mam też tutaj baraki, o kurde. No, konkret ludziska, konkret. Możemy sobie jednego zabrać na zaczarnej bramy, na spokojnie, a to niech tam zostanie. Niech zostanie. Czy mogę gdzieś jeszcze budować zaniedbana? Bo czasem mi się zdarza, że widzę, że z jakąś osadę pominąć. Niecelowo zupełnie, absolutnie niecelowo. Dobra, teraz tak, pokazuj mi to, ten region, no i wbierz do środka. I tutaj nasz wieżyczkowy robi rzecz jasna wieżyczki. Dobra, kolejna będzie w tym miejscu. No i teren niby roześniony, tu jeszcze brakuje trochę, co nie? No to jeszcze jest tak niezbyt estetycznie, niestety. No ale cóż, jest jak jest. Taka sytuacja, dobra, katapulty. Na dół lecicie, wy, teraz wszyscy tędy lecicie. Ten przyjaciel na razie idzie do czarnej bramy. Oho, no i kultura teraz będzie zapieprzać w tempie niesłychanym. Dobra, wiecie co, generała potrzebuje tam, co nie? Żołnierze możemy sobie wziąć na wschód, ale generała potrzebuje zdecydowanie na zachodzie. No i tak, ty już się szykujesz, dojdziesz za jakieś 5 tur do Kandu, to możemy już tutaj przygotować wrota pod otwarcie. Boże, ten też jest teraz jego kurde serialu. Znaczy dokładnie jest uzbeckiego, co nie? Grał, jak on się nazywał? Boże... tego syna ostatniego szacha Chorezmu, no... Jalaleddin Manguberti, o tak. Fajny aktor dosyć, ale serial taki... No, parę z fajnych muzyk w nim, ale nie ma szału, chociaż... Fajny pomysł, ale no budżet widzisz, że no, nie jest taki zbyt wysoki. I troszeczkę zbyt dużo harmowych scenek, których powszechnie nie lubimy, drodzy państwo. Nie lubimy takich scenek, absolutnie. Dobra, teraz tak, tutaj możemy ciebie wrzucić, super. No i w Mataramie, nie wiem, zrobię na razie was, bo się boję, że wiecie, ci Kandyjczycy mnie napadną. Kapitan Bavijeitu, ten gościu właśnie, o. A i chyba koniec tury klikamy. Zapiszmy sobie, teraz wam powiem, będę, kurczę, nerwowo zapisywał non-stop, że mi nie skraszował ani razu. No i co, no coś w Bardur. Tuż za rogiem. Ja w nim chcę nic mówić, ale to brzmi jak kolejny odcinek, finał kampanii, podbicie Mordoru, no bo jeśli my w takim tempie to mamy zdobywać, no to serio nie widzę przeciwwskazań, już jak się tam do środka wlewamy, wiecie, jeśli już mamy dwie elitarne, powiedzmy, armie, bo tyle mniej więcej tam mam jednostek w Mordorze wewnątrz, no to człowieku, nie widzę dla nich szans. Dobra, jak ten to będzie szturmował, to jest idiotą, bo padnie na pewno, więc ja to oczywiście wykorzystam. Dobra, będzie to wykorzystywane. No i kurde, nie, no co za menda pieprzona. Okej, może wejdę na pole bitwy i się wycofam właśnie z tamtej perspektywy. Pokaż mi to, kolego. A wiesz co? Aj, kurwica. Zróbmy w ten sposób, niech będzie. No, zblokował się. Da, tego generała się nawet nie masz tykać, kolego. Nawet się nie masz. Tutaj widzę, że coś tam próbuje, możemy go szybko rozbić armią. No i od razu ruszyć sobie na południe. Witch King of Angmar. Boże, ta grafika. Przepowiednia Glorfindela. Jakiego ludzie... poczekaj. Lies shattered in ruin. Lies należy kłamał. Shatter?
Shatter. Nie wiem. Elfy z Imladris nie są już dłużej. Nie ma już elfów z Imladris i Czarnoksiężnik Sankmaru może zostać wysłany na północ po raz kolejny do zakończenia tego, co zaczął 1000 lat temu. Wolni ludzie z północy mają niewielką nadzieję na przetrwanie jego nadejścia. Ależ no Jan Perfect English, tylko to Shatter, przecież Shatter. To jakby, że taka, nie wiem... No wiesz, że Shatter, że... No wiem, no... Wiadomo. Dobra, bagaż teren lost, okej. Okay. Generał, gdzie? Where are you, my friend? Where are you? No kurwica tam. Ja jebę. Dobra, nie wiem, czy nawet zdążę dojść do podwoju Mordoru. Co największy, najbardziej rozwinięty jest Mordor, nie wiem jak, ale okej. Okay. A raport budowy, Karasancik. No witamy, witamy. 10 koła przekroczone już w turze poprzedniej pięknie. Neburkach, no to oczywiście robimy nabrzeża. Dróg lepszych nie musimy chyba, co? Myślę, że chyba nie musimy. W ogóle 8 pukła ten Mistrant. Ja pieprze, nie, to jest... Sera, ta frakcja ma taki handel, taki ma handel, że się w głowie nie mieści. Gościu, w głowie. Dobra, tu możemy sobie zrobić na przykład to. Oho. I w tym miejscu, w tym miejscu... No to jest dosyć... Poczekaj. Na świątynię, bo to potrzebuję pod te jednostki pójść, więc dawaj koniecznie świątynię. Co dalej? Logard powstał tej drogi. Dobra, no to niech teraz powstanie chyba lepsza świątynia. Takiej w ogóle jeszcze... Mam wrażenie, że nigdzie nie mamy. Ogólnie budowanie świątyń jest takie, no niby wiecie, troszkę useless, bo nic nie daje. Ale jak się gra Angmarem, to ten najwyższy poziom świątyni daje nam chyba dostęp do werbowania Witch Knightsów. Tylko nie wiem, czy to się nie tyczy jedynie tej osady Karamdum, stolicy. Jeszcze może jakiejś jednej innej. No bo ich można werbować w tej osadzie, w tej wiosce pod Bri. Tam są kurhany. Ale no też można ich werbować ze świątyni, czego nie wiedziałem, się przekonałem dopiero w trakcie mojej kampanii, serio. Nie wiem jak, ale to wyszło, ale no, tak wyszło. Dobra, teraz tak, co jeszcze? Jeszcze tutaj kamyczki, no i spoko, dawaj świątynię, wy się tu panowie przetrenujcie elegancko. I... no nie wiem, że tak stanąłeś, chłopie, jak idiota. No nie no, błagam cię kolego, no, no nie no. Jak mogłeś tak stanąć, człowieku, w ten sposób? Znaczy w sensie, że się odsunąć od osady. Człowieku, a to stwierdza, a to nie, to wiecie, jak twierdza, że są w środku trole, to nawet nie próbuję, nie? Nawet nie próbuję, drodzy państwo. Ale myślę, że... hello! Fajne, kolego, robisz armię. Myślę, że możemy zacząć oblężenie. I tak, oblegasz sobie to na spokojnie. No i dorzucamy ziomeczków, takich najmocniejszych. Wy się też w ogóle przetrenujcie, jeśli dać radę. I po pierwsze, kawaleria. Ciężka, elegancka kawaleria. Tak. Teraz lżejsza nieco kawaleria. Możemy jeszcze jedną dzieło kawalerii sobie tutaj dokoptować, drodzy państwo. A są pobijanie, to może nie. To może konne łuki w takim razie. Zapraszam. Może jeszcze konne kusze. Następnie łuczników. I słuchajcie, zrobimy to już hordę łuczników sobie na to. Po prostu hordę meksykańskich łuczników. Bez pobijanych. Pobijani nie są brani przeze mnie pod uwagę. Dobra, robimy taką elitarną naprawdę armię. No i cała reszta, myślę, że może być super taka mocna piechota. Czyli tak, na pewno bierzemy sobie... kogo? Bierzemy sobie tych dwóch. Tak, od razu. Bierzemy sobie... No w sumie to kurde, poczekaj. Ciebie, kolego, jeszcze na pewno bierzemy. No i troszeczkę tutaj wam powiem, że... Nie tak, kretynie! Dobra, zrób tak. Okej. Okay. A wy wracacie z powrotem tam. Spoko, idziesz do czarnej bramy. Tutaj możemy sobie pancerze przetrenować elegancko, kulturalnie. No i spoko. Budowa załatwiona. Zaraza, wiemy. Niestety. Tam na wschodzie było... oblężenie i wiesz co, ja się to na razie wycofam gdzieś tam, aby mi nie upolowali tego kapitana śmiesznego. Może generał po prostu przegonię? A poczekaj, zróbmy tak, teraz się go tutaj pogonię i dobra, gin, prawie nie zginął elegancko i ruszamy na dół, dobra, już nie może nas nic po drodze zatrzymać, bo będzie przypał. Taki jest plan, żeby nic nas właśnie nie zatrzymało. Teraz wylećcie tutaj wraz z tą obitą balistą. Nie, że to balista jest taka obita. Nie mam tego pojęcia, czemu tak to wyszło. Dobra, wylećcie tędy. Macie się tutaj dołączyć do reszty. Wy oczywiście w dół, w Mistrandzie. No, czekamy jeszcze jedną turę na dużych fajnych jednostek. Tutaj na razie nie możemy jeszcze zrobować. W Mornet Hellu was bierzemy oczywiście. Tutaj czekamy jedną turę. W Karwaradzie. No są za daleko, wiecie, to już chyba ich nie chcę próbować. Serio, są z bardzo daleko. Naprawdę. To jest już tak odległość, że człowieku, nie ma co, ale za to tutaj mamy, proszę bardzo, kilka jednostek. Na dół lecicie w ten sposób. I tu bym w ogóle zrobił też wieżyczkę, no to ten generał wieżyczkowy zrobi wieżyczki także na południu.
Dobra? Dobra, oczywiście, że tak, ludziska. Tak właśnie zrobimy. Tu buduj. No, a ten teren na razie olejemy. Ja może ten generał, który idzie z północy, najpierw wybuduje wieżyczki. Co wy na to? Ja myślę, że to jest też fajny całkiem pomysł. A czekam na jazdę. Jeszcze, o, katapulty dotarły tak naprawdę. Wy też dotarliście. I w Warfejście niczego nie mamy. Dobra, no to słuchajcie co, no czekam aż ci nas zaatakuje. Będzie bitwa, będzie fajna oto bitwa. Bardzo fajna będzie oto bitwa i nie wiem, czy to nie jest koniec odcinka, myślę, że chyba tak, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i Instant Gaming. Na razie, hej hej.